Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim zadaniem dzisiaj jest powiedzenie trochę o autoimmunologicznym zapaleniu mózgu, ale nie tylko, bo i o padaczce autoimmunologicznej i o takich odczynach autozapalnych, które tak naprawdę wydają się być coraz częstszym problemem u dzieci i młodzieży. I o czym ja będę mówić? O zapaleniach autoimmunologicznych, trochę mniej o chorobach autoimmunologicznych związanych z padaczką, bo tutaj te związki są, ale takie dosyć dalekie. Choroby autoimmunologiczne, którym towarzyszy padaczka, to najczęściej encefalopatia tarczycowa, ale no choćby w takiej chorobie jak stwardnienie rozsiane, ten częstość padaczki jest może 2%, gdzie przy populacji 1%, więc tym może tak szczególnie nie będziemy się zajmować. De novo związane z gorączką napady lekooporne i stany padaczkowe, i to jest rzecz, która jest dość ciekawa, bo tu mówimy o FIRES i o NORSI i o tym na pewno trochę powiem. I wreszcie padaczka autoimmunologiczna, czy ona w jakikolwiek inny sposób się leczy, czy nie. No, co od dawna podejrzewano, to wiadomo, że przyczyny zapalne immunologiczne odgrywają rolę w padaczce, bo sterydy w niektórych przypadkach są skuteczne. I mimo tego, że zapalenie jest jednym z głównych mechanizmów w eksperymentalnych modelach padaczki, dowody na istnienie takiego mechanizmu u ludzi różnią się i są dosyć niespójne. I jak widzą Państwo na tym przeźroczu, jeśli myślimy o etiologii i mamy do czynienia z dwoma rodzajami czynników w tych rodzajach zaburzeń, czyli czynnikami nowotworowymi, paranowotworowymi i czynnikami nieparanowotworowymi, no to oczywiście może to być GUS, ale może być w tych nieparanowotworowych infekcja, choroby autoimmunologiczne i predyspozycje genetyczne, które w ten zawiły sposób tych strzałek mogą doprowadzać do uszkodzenia strukturalnego, zapalenia i wreszcie do tworzenia przeciwciał, a konsekwencją tego jest autoimmunologiczne zapalenie mózgu, padaczka na podłożu immunologicznym, padaczka per se, a objawem są oczywiście napady padaczkowe. I taki przypadek kliniczny naszej 14-letniej, wcześniej zdrowej dziewczyny, która w ciągu 3 miesięcy rozwinęła taki obraz kliniczny występowania 5 do 6 napadów tygodniowo. Morfologia to były napady ogniskowe, głównie o morfologii skroniowej, okresowo z turnym uogólnieniem, pogorszenie funkcji poznawczych, zaburzenia nastroju. Początkowo dostała lamotryginę, potem lewetiracetam bez poprawy. W EEG obustronne, niezależne zmiany w okolicach skroniowych i w rezonansie magnetycznym zmiany sygnału T2 po lewej, większe od tych w prawej części hipokampa i w nakłuciu lędźwiowym dodatnie przeciwciała przeciwko receptorom NMDA. Taki dość klasyczny przypadek, który pokazuje dość ostry obraz kliniczny z towarzyszącymi zaburzeniami psychiatrycznymi i funkcji poznawczych. Napady często wieloogniskowe, czasem może pojawiać się stan padaczkowy, a w zapaleniu limbicznym napady twarzowo-ramienne, łagodna pleocytoza płynu mózgowo-rdzeniowego i w rezonansie zmiany sygnału w obszarze struktur limbicznych. I ta wzrastająca identyfikacja autoimmunizacji w padaczce lekoopornej jest jasna. Ona może nie reprezentować klasycznych cech limbicznego zapalenia mózgu, przebieg jak w chorobie przewlekłej, łagodne lub nieobecne zaburzenia pamięci funkcji poznawczych niestety też mogą być i dominujące zaburzenia to są napady i padaczka i te napady z reguły pojawiają się codziennie i często są wieloogniskowe. Teraz jeśli myślimy o tej etiologii samego zapalenia mózgu, to pewne limbiczne autoimmunologiczne zapalenia mózgu spełnia poniższe kryteria. Podostry początek, obustronne zmiany w rezonansie magnetycznym, co najmniej pleocytoza, jedno z tych kryteriów, pleocytoza w płynie mózgowo-rdzeniowym zmiany w EEG, no i oczywiście wykluczenie innych przyczyn. Natomiast jeśli mamy autoimmunologiczne zapalenie mózgu z przeciwciałami przeciwko receptorom NMDA, to tutaj jest najczęściej ostry początek, spełnione 4 z 6 grup objawów, czyli zaburzenia funkcji poznawczych, mowy, napady padaczkowe, zaburzenia ruchowe, takie jak dyskinezy, zaburzenia świadomości i zaburzenia autonomiczne. I też powinna być albo pleocytoza w płynie mózgowo-rdzeniowym i zmiany w EEG, lub ostry początek i te przeciwciała obecne. My przeciwciała w autoimmunologicznych zapaleniach dzielimy na te przeciwko antygenom wewnątrzkomórkowych, przeciwko
antygenom receptorów synaptycznych i przeciwko innym białkom powierzchniowym komórki. I tak jak Państwo widzą w tej tabeli, tutaj interesuje nas receptor NMDA, on jest najlepiej poznany, ale też i przeciwko białkom powierzchniowym CASP czy LG1 i przeciwciała przeciwko antygenom wewnątrzkomórkowym, one z reguły są o troszkę innym przebiegu, dużo częściej związane z nowotworami i trochę gorzej się leczą immunosupresją. I tutaj taki dosyć ostatni artykuł, który pokazuje medycynę precyzyjną, właśnie dopasowaną do etiologii, czyli na przykład do limbicznego zapalenia mózgu, w zależności od tego, z jakim rodzajem przeciwciał mamy do czynienia, takie możemy stosować leczenie i takie możemy stosować badania diagnostyczne. W zależności od typu antygenu, tak jak już wspomniałam, te antygeny wewnątrzkomórkowe, jeśli są obecne, gorzej odpowiadają na immunoterapię, silny związek z nowotworami i możliwa odpowiedź limfocytów T cytotoksycznych, które będą doprowadzać do utraty neuronów. I antygeny powierzchniowe komórki, te przeciwciała, te zapalenia lepiej odpowiadają na immunoterapię, większa różnorodność w związkach z nowotworami i te przeciwciała mogą prowadzić do internalizacji receptora, czyli tak zwanej regulacji w dół. A czym jest rzepadaczka autoimmunologiczna? No, raz ostre autoimmunologiczne zapalenie mózgu z nagłymi napadami padaczkowymi. I tu chyba byśmy to traktowali jako ostre drgawki objawowe. Drugie to są możliwe nawracające, nieprowokowane napady padaczkowe po przebytym autoimmunologicznym zapaleniu mózgu. I trzecie, izolowana padaczka prawdopodobnie na podłożu tego procesu autoimmunologicznego. No, te podejrzenia są uzasadnione, bo po pierwsze, tak jak już wspomniałam, często te choroby współistnieją, jest dobra odpowiedź na sterydy i mogą istnieć specyficzne przeciwciała neuronalne. I jak mówimy o tych ostrych drgawkach objawowych wtórnych do autoimmunologicznego zapalenia mózgu, to tam częściej znajdujemy przeciwciała. Tam ten hipotetyczny mechanizm to jest taka iktogeneza związana z autoprzeciwciałami, czyli produkcja samych napadów padaczkowych, a nie doprowadzenia, tak jak w przypadku procesu autoimmunologicznego, z którym związana jest padaczka, całej kaskady epileptogenezy. I terapia dużo łatwiej leczy się te ostre drgawki objawowe wtórne do autoimmunologicznego zapalenia mózgu, bo leczy się je immunoterapią. Leki przeciwpadaczkowe są zwykle nieskuteczne, natomiast ta padaczka, jak już jest związana z procesem autoimmunologicznym, to niestety tutaj immunoterapia może czasem dawać słaby efekt i rokowanie oczywiście w tej padaczce jako procesie przewlekłym jest dużo gorsze. Jeśli chodzi o te różnice, to oczywiście w padaczce autoimmunologicznej te cechy typowe dla zapalenia autoimmunologicznego mogą nie występować i zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych mogą nie występować lub być łagodne i to jest dosyć mylące. Jeśli podejrzewamy padaczkę immunologiczną, to tak pamiętać trzeba, że przeciwciała mogą być nieobecne u niektórych pacjentów, i wysuwamy to podejrzenie na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatkowych. I tak jak Państwo tu widzą na tym przeźroczu, podostry początek, duża liczba napadów, wczesna lekooporność, szybkie pogorszenie funkcji poznawczych, objawy psychiczne, wywiad w kierunku układowej choroby autoimmunologicznej, w kierunku nowotworu, zmiany w rezonansie lub TK, stan padaczkowy o nieznanej etiologii lub dobrze zdefiniowany zespół kliniczny. Kombinacje tych cech mogą nas naprowadzić na to, że mamy spełnione kryteria rozpoznania definitywnej, prawdopodobnej i możliwej padaczki immunologicznej. W 2019 roku Husari dał takie jakby wytyczne, jak łatwo czy lepiej to rozpoznać i mamy taki współczynnik APE, czyli Antibody Prevalence in Epilepsy and Encephalopathy i tam za każde spełnienie tych kryteriów, o których mówiłam przy poprzednim przeźroczu, jest punktacja. Można dostać maksymalnie 18 punktów, ale dodatkowo skala jest taka, czy pacjent będzie odpowiadał na immunoterapię i tutaj maksymalnie może dostać 22 punkty. I te porównanie tych skali AP i skali odpowiedzi na
immunoterapię jest też dosyć istotne. Spełnia się kryteria już powyżej 4 punktów w skali AP, więc jakby to jest bardzo takie wcale nietrudne rozpoznanie, tylko trzeba po prostu o tym pomyśleć. Oczywiście obraz kliniczny takiego pacjenta zależy od obszaru mózgowia, które zajmuje proces immunologiczny. Najczęściej to są napady ogniskowe, często skroniowe, ale i pozaskroniowe, stan padaczkowy, napady twarzowo-ramienne, dystoniczne. To jest bardzo taki charakterystyczny, patognomoniczny objaw dla limbicznego zapalenia mózgu i wreszcie może występować również padaczka ogniskowa ciągła. Taki charakterystyczny obraz w zapisie elektroencefalograficznym to są szczotki delta, czyli takie jakby drobne falki na szczycie fal delta, robiący ten obraz tych extreme delta brush. Te napady twarzowo-ramienne, dystoniczne, krótkie, dystoniczne ustawienie ramienia i trzustronny grymas twarzy, bardzo często one są bardzo charakterystyczne, właściwie patognomoniczne dla tego zapalenia. Ja spróbuję Państwu tutaj trochę filmów uruchomić. Proszę zobaczyć, jak one wyglądają. Bardzo charakterystyczne, takie, prawda, krótkie szarpnięcie kończyną. Proszę zobaczyć tutaj na ten drugi film. Właściwie w każdym wygląda to bardzo podobnie, tak? Skurcz kończyny i grymas twarzy. Napady z jeżeniem włosów to też takie charakterystyczne dla autoimmunologicznego zapalenia mózgu. No i kiedy podejrzewamy, tak jak już wspominałam, dobrze zdefiniowany zespół kliniczny, ale też i wszystkie podostre i ostre początki ze wczesną lekoopornością i towarzyszącymi zaburzeniami poznawczymi i objawami psychicznymi. No, czy warto rozpoznawać i leczyć? No bardzo, dlatego że leki przeciwpadaczkowe są bardzo słabo skuteczne. I im szybciej rozpoczniemy immunoterapię, tym lepiej, bo 70-80% pacjentów z padaczką immunologiczną po immunoterapii się poprawia. I w pierwszym rzucie u pacjentów stosujemy metylprednizolon, immunoglobuliny i plazmaferezę. W drugim rzucie cyklofosfamid, azatiopirynę, rituksymat i mykofenolat mofetyl. I to jest to, co wiemy. A teraz mamy jeszcze dwa nowe zespoły. I jeden stary, który nie polega tylko na tym, że mamy do czynienia z autoimmunologiczną reakcją, ale mamy też odpowiedź autozapalną. I na czym to polega, proszę Państwa? To jest, że nadmiernie nasilony stan zapalny, którym pośredniczą głównie komórki układu odpornościowego, autoprzeciwciała lub limfocyty, te związane z antygenem, są zwykle nieobecne, natomiast autoprzeciwciała są obecne w chorobach autoimmunologicznych i ten mechanizm autozapalenia jest bodziec wyzwalający, predyspozycje genetyczne, wzrost interleukin, uwalnianie cytokin i kaskada zapalna i wzrost ilości napadów. I ten wzrost ilości napadów, ta duża zielona strzałka, nakręca z powrotem ten cały mechanizm autozapalny. I oczywiście to neurozapalenie może być mediowane przez zarówno wzrost interleukin, TNF-u alfa, TLR4, kaspazy, chemokiny i widzą Państwo, że rola tych czynników, tak naprawdę jeśli patrzymy, to jest i rolą, która wpływa na receptory neurotransmiterów pobudzających, czyli receptory NMDA, wpływa na układ kwasu gamma-aminomasłowego, który jest neurotransmiterem hamującym i w związku z tym on na przykład poprzez neurotropic factor alfa zmniejsza ekspresję GABA-A. Jeśli chodzi o te wszystkie inne, one powodują to, że interleukiny są albo mniej, albo więcej produkowane. I to wszystko doprowadza do tego, że możemy mieć pacjenta, który zaprezentuje nam jedno z tych dwóch schorzeń. Jeden to jest NORSI, czyli z angielskiego nowo powstały lekooporny stan padaczkowy,
U pacjenta, u którego wcześniej nie było aktywnej padaczki lub innego istniejącego wcześniej istotnego zaburzenia neurologicznego, bez wyraźnej, ostrej lub aktywnej strukturalnej, toksycznej lub metabolicznej przyczyny, czyli pacjent nagle zachorowuje stanem padaczkowym. I FIRES, który jest pod kategorią NORSY, czyli zespół padaczkowy zależny od infekcji przebiegającej z gorączką, która wymaga, i tu do rozpoznania konieczna jest wcześniejsza infekcja z gorączką, która będzie 2 tygodnie do 24 godzin przed wystąpieniem opornego na leczenie stanu padaczkowego z gorączką lub bez na początku tego stanu. Jak rozpoznać? Uprzednio zdrowe osoby w każdym wieku, ale raczej dzieci i młodzież, gorączka, infekcja dróg oddechowych lub nieżyc żołądkowo-jelitowy, faza ostra, jakościowe i luźniowe zaburzenia świadomości, napady padaczkowe, objawy narastają do stanu padaczkowego, który może trwać kilka dni do kilku miesięcy, i faza przewlekła, padaczka lekooporna, zaburzenia zachowania funkcji poznawczych i deficyty neurologiczne. Rezonans początkowo jest w normie, potem pojawiają się zmiany w hipokampach. W płynie mózgowo-rdzeniowym jest niewielka leukocytoza, w EEG obustronnie i ogniskowe fale wolne w okolicach czołowo-skroniowych, czasem iglice w płacie czołowym i skroniowym i podwyższone miana cytokin prozapalnych. I leczenie oczywiście dajemy, leczenie tak jak w stanie padaczkowym, lekami przeciwpadaczkowymi. Dajemy, jeśli leczenie immunosupresyjne nieskuteczne, dietę ketogenną i możemy podawać antagonistę receptora ludzkiej interleukiny, czyli anakinrę. Pamiętać należy, że w tych obu zespołach ten proces autoimmunologiczny i proces autozapalny zachodzą tak naprawdę na siebie i trudno powiedzieć, który z nich jest bardziej odpowiedzialny za to, że ten przebieg jest tak dramatyczny. Wydaje mi się, że musi być jakiś proces autoimmunologiczny u podłoża, na który nałoży się proces autozapalny i stąd tak to wszystko wygląda. I teraz jeśli chodzi o konsensus dotyczący NORSI i FIRES, to w 2021 roku podczas Amerykańskiej Akademii Padaczki podano, co robić, prawda, jak się zachować u pacjentów, którzy mają NORSI lub FIRES, więc najważniejsze jest to, żeby zbadać cytokiny przeciwzapalne, żeby o tym pomyśleć i żeby u takiego pacjenta nie skoncentrować się tylko na lekach, które są stosowane do leczenia napadów padaczkowych i stanu padaczkowego. Podaje się immunoterapię pierwszego rzutu w ciągu 72 godzin, też metylprednizolon, alternatywnie do sterydów immunoglobuliny i mogą być podawane jednoczasowo. Dieta ketogenna ewentualnie w ciągu 7 dni, jeśli nie daje się podać doustnie, należy rozważyć podanie parenteralne. W razie braku poprawy należy pomyśleć o leczeniach drugiego rzutu i to jest właśnie ta wspomniana anakinra, która jest lekiem immunosupresyjnym, antagonistą receptorów interleukiny pierwszej. I ona jest wskazana do leczenia NORSI i FIRES i takie doniesienie, które pokazuje pacjentów z FIRES leczonych anakinrą, to 25 dzieci, 12 z nich wróciło do szkoły, u wszystkich niestety jest lekooporna padaczka, ale to jest tak, że jeśli oni nie byliby leczeni anakinrą, to część z tych przypadków by po prostu nie przeżyła. Leczenie alternatywne: canakinumab, tocilizumab, dieta ketogenna i taki rilonacept. Ten canakinumab, on jest stosowany w RZS-ie i zespołach zależnych od kriopiryny. Podaje się go dożylnie i tutaj wydaje się, że te prace no, są dosyć zachęcające. Tak samo jak z tocilizumabem, który też jest przeciwciałem, które wiąże się swoiście z receptorami interleukiny 6. Stosowany w chorobach reumatycznych i no, tutaj też badania się toczą. 11 pacjentów i poprawa kliniczna u wszystkich, więc na pewno coś jest na rzeczy. I dieta ketogenna, która ma działanie przeciwzapalne, o czym już wiemy, stosowana dosyć szeroko i w tych przypadkach też na pewno ma swoje miejsce.
I żeby tak podsumować, same te najważniejsze rzeczy o Fajres i chorobie autozapalnej, to ta celowana terapia przeciwprocesowi autozapalnemu chyba ma jednak bardzo duży sens, bo aktywacja nieprawidłowa interleukin leży u podłoża niektórych z tych przypadków. Czyli jeśli nie ustalono przyczyny, należy włączyć immunoterapię i w ciągu 7 dni drugiego rzutu immunoterapii. I teraz stary zespół, na sam koniec, proszę Państwa, zespół Rasmussena. Też dzieci, często wcześniej zdrowe, ale również pojawiające się w padaczce objawowej, 3 okresy, objawy prodromalne, ten ostry stan z tak zwaną padaczką częściową ciągłą, lekoopornym stanem padaczkowych napadów ogniskowych, i potem taki okres stabilizacji. I żeby rozpoznać zespół Rasmussena, muszą być spełnione 3 kryteria z części A lub 2 z części B. Z części A napady ogniskowe, PEG jednostronne zwolnienie w rezonansie zaniki korowe ogniskowe ograniczone do jednej półkuli, bądź hiperintensywny sygnał lub zanik w głowie jądra ogoniastego. Z części B padaczka częściowa ciągła, postępujące połowicze deficyty neurologiczne, postępujące zmiany w rezonansie, no i zmiany histopatologiczne, jeśli taki materiał mamy. I też tutaj widzą Państwo na tym diagramie, znowu mamy, znowu interleukiny, znowu neurozapalenie, znowu produkcja przeciwciał, ale i limfocyty B, i mikroglej, którego aktywacja i ta cała kaskada może do zespołu Rasmussena prowadzić. To neurozapalenie, produkcja przeciwciał i aktywacja limfocytów T ma kluczowe znaczenie dla inicjowania tego bardzo złożonego procesu patogennego zespołu Rasmussena. I jak leczymy? Jeśli on powoli postępuje, to dajemy immunosupresję. Jeśli mamy odpowiedź na lek, to kontynuujemy leczenie. Natomiast jeśli nie mamy odpowiedzi na lek lub postęp choroby jest bardzo szybki, to tutaj kwalifikujemy pacjenta do zabiegu operacyjnego i u tych pacjentów możemy wykonywać czynnościową hemisferektomię i o tym warto pamiętać. Leki, które są zalecane, to oczywiście sterydy, immunoglobuliny, plazmafereza i też mają Państwo tutaj tacrolimus, azatiopiryny, tialidomid, rituximab, adalimumab i natalizumab. Te wszystkie leki w tym zespole są stosowane. I też podsumowując sam zespół Rasmussena, pamiętać o immunosupresji, pamiętać o tym, że te środki immunosupresyjne muszą być dużo bardziej celowane, sterydy czasem nie wystarczają, więc warto pamiętać o lekach drugiego rzutu. I proszę Państwa, na koniec, żeby tak podsumować, proces immunologiczny może przyczynić się zarówno do iktogenezy, jak i do epileptogenezy. Z iktogenezą łatwiej sobie poradzimy i z tym takim ostrym procesem, z epileptogenezą jest trochę trudniej. Natomiast identyfikacja padaczki o podłożu autoimmunologicznym ma kluczowe znaczenie, ponieważ wczesne rozpoznanie immunoterapia i rozpoczęcie immunoterapii wiąże się ze zdecydowanie korzystniejszym rokowaniem. Nieprawidłowa aktywacja kaskady zapalnej leży u podłoża niektórych przypadków NORSI i FAIRES i może odgrywać rolę również w innych typach padaczki lekoopornej. Celowana terapia przeciwprocesowi autozapalnemu obejmuje leczenie lekami takimi jak Annakin, Ratocilizumab i Canakinumab. Neurologia autoimmunologiczna, tak jak pewnie całe nasze dzisiejsze webinarium, pokazuje, że po genetyce jest chyba najszybciej rozwijającą się gałęzią neurologii. To, co warto pamiętać, te zmiany czasem są, a wcale może i nie tak rzadko, odwracalne. Padaczka o podłożu autoimmunologicznym powinna być brana pod uwagę u każdego pacjenta z padaczką ogniskową o nieustalonej etiologii. Immunoterapia optymalizuje kontrolę napadów, czego w tym przypadku nie robią leki przeciwpadaczkowe. Konieczne badanie przeciwciał neuronalnych. Ja myślę, że ciągle jeszcze nie znamy wszystkich i tutaj duże pole do popisu. Podejrzenie padaczki autoimmunologicznej wysuwamy na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatkowych, ale nie ma jednego celowanego badania, które nam wykluczy tą padaczkę. Jest kilka, które ją potwierdzą, ale nie we wszystkich przypadkach. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Myślę, że temat jest do
poszerzania. Będziemy z roku na rok pewnie mieli i nowe leki, i nowe przeciwciała, i być może nowe ściśle zdefiniowane zespoły padaczki o podłożu autoimmunologicznym na podłożu autoimmunologicznego zapalenia mózgu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.